Tyle przez rok zarobił Daniel Obajtek. Ta suma zwala z nóg. Opublikowany we wtorek 28 maja raport finansowy Orlenu za 2023 rok ujawnia, że zarząd spółki zarobił łącznie ponad 24 miliony złotych. Najwyższe wynagrodzenie otrzymał były prezes Daniel Obajtek. To suma, która może przyprawić o zawrót głowy. Daniel Obajtek od lutego 2024 roku nie jest już prezesem Orlenu, a teraz kandyduje do Europarlamentu. Zarabia się tam całkiem nieźle, ale z pewnością nie aż tak dobrze, jak na stanowisku prezesa Orlenu. Raport z zarobkami zarządu Orlenu w 2023 roku. Członek zarządu do spraw handlu i logistyki zarobił niemal 2 460 000 zł brutto. Patrycja Klarecka, Józef Węgrecki, Armin Artwicz, Adam Burak, Jan Szewczak i Piotr Sabat, członkowie zarządu, otrzymali wynagrodzenia w przedziale od 2 260 000 do 2 042 000 zł. Zarobki trzech pozostałych członków zarządu Orlenu, Roberta Perkowskiego, Iwony Waksmuńskiej-Olejniczak i Krzysztofa Nowickiego, wyniosły od 1 440 000 do 1 660 000 zł. Największe wynagrodzenie 2 790 000 zł przypadło byłemu prezesowi Danielowi Obajtkowi. Łącznie zarząd Orlenu otrzymał w 2023 roku nieco ponad 24 miliony złotych. Jak zaznacza Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu, wynagrodzenie członka zarządu składa się z części stałej, zmiennej i świadczeń dodatkowych. A ile zarobiła Rada Nadzorcza? Członkowie Rady Nadzorczej Orlenu zarobili w 2023 roku od niespełna 150 tysięcy do ponad 184 tysięcy złotych. Najwyższe wynagrodzenie, 184 tysiące złotych, otrzymał przewodniczący Rady Wojciech Jasiński. Janina Goss, która została odwołana 13 grudnia 2023 roku, zarobiła 159 tysięcy złotych, a Michał Klimaszewski, członek Rady do końca października 2023 roku, zarobił 147 tysięcy złotych. Pozostałym członkom Rady wypłacono od niemal 170 tysięcy do ponad 174 tysięcy złotych na osobę. Zarobki członków Rady Nadzorczej składają się z wynagrodzenia stałego oraz zwrotu wydatków, jak przypomniano w sprawozdaniu. Orlen to multienergetyczny koncern, w którym Skarb Państwa posiada 49,9% udziałów. Spółka posiada rafinerię w Polsce, Czechach i na Litwie, zajmuje się wydobyciem węglowodorów i produkcją energii elektrycznej. Orlen rozwija także segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój energetyki jądrowej.